Jak mówiłam, będę próbowała zrobić Dreamcatcher, ale jeszcze chcę pokazać, jak połączyć ten ostatni element, czyli po wykonaniu tych pięciu trójkątów rozdzielonych sześcioma oczkami łańcuszka, nabieram sobie cztery oczka łańcuszka i już to jest ostatni, więc wpływam się tutaj w tą dziurkę, przeciągam nitkę, o. I mam już zakończoną pracę. Serwetka jest gotowa, więc jeżeli ktoś sobie życzył serwetkę, serwetkę ma gotową. Można ją tylko przeprasować, trochę zmoczyć wodą, przeprasować albo użyć ługi. Jeżeli użyjemy ługi, to ta serwetka będzie naprawdę bardzo, bardzo sztywna. I tu zwracamy uwagę na każdy taki drobny element. To wszystko musi być fajnie naciągnięte. Wydaje mi się, że ten wzór jest naprawdę uroczy, taki dosyć, no, nietypowy. A teraz co dalej, jeśli chodzi o Dreamcatcher. Proszę popatrzeć, serwetka ma, nie wiem czy to jest widoczne, mam nadzieję, że tak, 19 cm. Żeby umieścić na Dreamcatcherze, to muszę mieć koło większe niż serwetka. Moje koło ma, no, mniej więcej 24 cm. I można robić bezpośrednio. Ja, szczerze mówiąc, próbowałam zrobić bezpośrednio, to znaczy w trakcie robótki, ale jest to jednak bardzo trudne i po prostu, no, opiera się ta praca. Ale spróbujmy w takim razie, jak ja to widzę. Myślę, że będziemy łączyć właśnie te elementy. Więc na razie sobie zakończę robótkę. No, ja robótkę zakończyłam, urwałam już nitkę, schowałam ją, więc nie należy urywać bardzo krótkiej niteczki. Musi ona być troszkę dłuższa, tak żeby, no, po prostu można było ją łatwo schować. No i teraz przejdźmy już do mocowania serwetki na obwodzie. Tak się właśnie zastanawiam. O, właśnie jeszcze ta nitka tutaj się pojawia. Aha, jeśli chodzi o co zrobić z serwetką, którą będziemy umieszczać na Dreamcatcherze, nie trzeba jej krochmalić, ponieważ ona będzie naciągnięta i będzie się fajnie układać, więc nie trzeba jej krochmalić. Ja mam taki pomysł, żeby łączyć właśnie te wszystkie mostki. 4, 1, 2, 3, 4. I znowu raz, dwa, trzy, cztery, po prostu przeplatać. Mam oczywiście ten sam kordonek. Przeciągnę go sobie o ten pierwszy mostek, o którym mówiłam. Wyciągnę dłuższy fragment. I po prostu zawiążę. Ok. Zawiązuję pęczek. Ten pęczek będzie pod obwodem, pod tą obręczą, tak żeby nie był po prostu widoczny. No dobrze. Pierwsze już mam. Kłębek sobie odkładam. A operuję teraz tą dłuższą nitką i po prostu przeciągam pod następnym. Ojej, tu mi się zaplątało z kłębkiem, więc muszę to wyciągnąć. Te trzy pierwsze, cztery pierwsze mostki mam już uchwycone
i nitkę mam na górze, przeciągam ją pod spód i tak omijam te dwa mostki i znowu wkładam tutaj szydełko w ten pierwszy mostek z kolejnej grupy. Zahaczam o tą nitkę, przeciągam sobie. Ona idzie do góry i powtarzam ten sam motyw. Wkładam nitkę w ten mostek i pod obręczą przeciągam nitkę. Staram się fajnie dociskać, ale oczywiście na sam koniec, jak już wszystkie mostki załapiemy, to i tak sobie to jeszcze muszę naciągnąć dobrze. I znowu pod mostek przeciągam nitkę. Ojej. I dociskam. I jeszcze raz. Pod mostek przeciągam nitkę i dociskam. Znowu mam nad tą obręczą. I kolejny motyw. Sięgam, omijam te dwa małe mostki, a w ten większy tutaj się zahaczam. Przeciągam niteczkę. O. I kolejny. Nie pomijam żadnego mostka z tych grup, gdzie były te trójkąty z trzech podwójnych słupków. O. I jeszcze raz. Przeciągam. Specjalnie nie urwałam tej nitki od kłębka, bo być może będę musiała jeszcze dobrać, ale niekoniecznie. Może się okaże, że starczy mi tej nitki. O właśnie. Przeciągam. I idziemy dalej. I znowu. To jest pierwszy dreamcatcher. Ja chcę ich zrobić wiele. Około 10 i połączyć w taki duży, duży naprawdę zestaw, który umieszczę na takim konarze, który znalazłam kiedyś w lesie. Bardzo fajna taka gałąź. Mam nadzieję, że to będzie piękna ozdoba ścienna. Mam nadzieję, że kogoś też zachęcę tą pracą i ktoś po prostu spróbuje ze mną podziałać. Te koła drewniane zamówiłam sobie na Allegro. Mam je w różnych naprawdę wielkościach, od 10 cm do mniej więcej 30 cm, może troszkę większe nawet. Także będą to różnej wielkości dreamcatchery. Ale to też wymaga jednak cierpliwości, bo to sporo tych serwetek trzeba wydziergać. I też planuję zmianę włóczki, zmianę kordonka. Nie ciągle ta sama, nie ciągle ten sam kolor. To znaczy będą to kolory białe, ekry, ewentualnie beżowe. Tak sobie wymyśliłam, żeby to było takie właśnie urozmaicone. No mam nadzieję, że to będzie coś pięknego i że wytrwam w tym i że to dokończę po prostu. No zobaczymy. Ale proszę popatrzeć, jak to szybko idzie. Już mam połowę zahaczoną. Jest też taki sposób, są panie, które po prostu owijają bardzo tak grubo dookoła tą nitkę, żeby nie było widać drewienka, ale ja nie jestem tego zwolennikiem. Wydaje mi się, że to drewienko też fajnie wygląda i wcale nie przeszkadza nawet ta nitka. Można bardziej naciągnąć tak, żeby po prostu praca wchodziła na drewienko. I tak sobie po prostu stopniowo przeplatamy. Już kilka dreamcatcherów zrobiłam i robiłam w ten sposób, że raczej starałam się bezpośrednio łączyć, czyli tak jak tutaj były te mostki, to za pomocą mostków łączyłam po prostu, ale to jest o wiele trudniejsza praca, o wiele trudniejsze zadanie, no bo jednak nie jest to takie proste, jeżeli nam się szydełko opiera o ten drewniany okrąg. Trzeba się naprawdę namozolić. Chociaż chyba nawet fajniej to wtedy wygląda.
No już powoli zbliżamy się do końca. Jeszcze tylko dwa motywy zostały do, u mnie przynajmniej, do ogarnięcia. No i już ostatnie mostki do połączenia. I już zaraz będę zawiązywała. O, i ostatni ten mosteczek. No i tutaj muszę połączyć sobie z tą nitką. To jest tył robótki w tym momencie. Trzeba zawsze tak wyrównać, żeby były jednakowe odstępy między motywami. No dobrze, moment odpowiedni na to, żeby właśnie dobrze związać mocno. Już szydełko nie będzie nam potrzebne. Ja tutaj nie zostawiam żadnej zawieszki, bo tak jak mówiłam, ja będę sobie robiła taką większą grupę tych Dreamcatcherów. Nie wiem, czy uda mi się wszystkie nagrać, chociaż bardzo bym chciała. O, pierwszy już mamy. Tak się prezentuje. Myślę, że jest całkiem fajny. I będzie się fajnie prezentował.